wygląda bardziej jak takie od źródełka, to pasowało, żeby tu woda leciała jak w źródełku i do butelki napełniać, nie? A no, to tak jest stare, chyba stare, nie? Bo to widać, że nowe zrobili dookoła, ale wkomponowali jakby jakieś elementy starsze. Całkiem możliwe. Szkoda, że to nie ma tych dziur i tej wody, tak jak powiedziałaś. Siemanko, moi drodzy! Hello! Zwiedzamy dalej i dotarliśmy nad sztolnię, ujście sztolni Fryderyka bodajże, która jest tutaj w takim jakimś, po jakimś lekkim remoncie, po lekkim takim... Po lekkim, po pięknym. No nieskończone tam chyba, bo jeszcze u góry tam zaraz pójdziemy zobaczyć takie jeszcze... No tam jeszcze coś będą robić na pewno. Chociaż bardzo mylące jest tutaj dojście do tej sztolni, prowadzi i pisze tam jakiś teren prywatny, zakaz wstępu, nie? Po czym tu pisze, że z Unii wyremontowali i zrobili i tak dalej, no to nie rozumiem. Tak czy inaczej, może to jest nieskończone jeszcze, może mają tam jakiś... Może ta droga jest nie do końca właśnie umówiona, omówiony temat własności czy coś ma. Tu widać datę, 1821 i symbol górniczy. No i tam, jakbyśmy tą bramę gdzieś otworzyli, to byśmy się znaleźli w tej sztolni, no ale tej bramy nie otworzymy raczej. Aż tu się normalnie, ta woda wygląda tak kusząco i ten piaseczek, że ma się ochotę popluskać. Jak basen to wygląda. Ja cały dzień o tym myślałem, żeby... Poskakuj. No skakuj. Ja już dzisiaj raz nogi zanurzyłam, ale mogę to sobie umyć. Mhm. Po tym schronie. Ktoś przyjechał rowerkiem. Tak wygląda ta piękna sztolnia. Znaczy sztolnia, no wiecie, ujście tej sztolni. Tam jest bardzo ciekawie te tereny. Co tam jeszcze jest tak naprawdę? Są tam jakieś ścieżki kuszące, więc warto się tam chyba przejść, zobaczyć. Tak, tak. Kiedyś tam byłam, ale to było wieki temu. No, piękne miejsce. Fantastyczne. Najbardziej to kusi tam w ogóle wskoczyć do tej wody od razu. Się pokąpać. Ciekawa, co wyjdzie. Jaki kamień ciekawy. Spontaniczny dzisiaj filmik. To my, ja i Andrzej na... No, nie no, bo doszliśmy do takiego tej pozostałości. A Andrzej, wiesz co? Trudno to ująć kamerą, ale pójdę tam na dół. I tutaj jest taki oto pozostałość po szybie, który się nazywał Adam. Nie lubię tego imienia bardzo. I tutaj właśnie się tyle zostało, że w sumie trudno to pokazać, bo nawet gdybym tam te krzaki gdzieś wlazła, to w sumie co tam widać? No tyle co widać. W zasadzie jest bardzo fajne miejsce na ognisko. Bardzo w ogóle piękna przyroda wokół. Tu już są tylko ptaki, tam las, tu pole. Po lewej pole, po prawej lasek tam były. No i praktycznie słychać już tylko ptaki i jakieś inne zwierzaczki, no głównie ptaki. Fajnie wonią. Tak, fajne zapachy tutaj czuć. Jakby takie
Przez chwilę czułam przy tym lesie, jak szliśmy, takie jakby zioła tam gdzieś rosły, czy sama nie wiem. Nawet te młode pokrzywy pewnie ładnie pachną, bo one też kwitną. No jest tu pięknie, widać, że przyroda wreszcie się obudziła. Jest ta zieleń dodająca optymizmu. Ja się patrzę w te zielone, bo mam coraz gorszy wzrok, a podobno patrzenie w zielone liście potrafi poprawić wzrok nawet o nie wiem ile, ale tam są jacyś pisarze, tacy naukowcy, co się rozpisują, że w książkach dotyczących oczu, że nawet o jedną dioptrię, nie? Potrafią metodami naturalnymi można poprawić sobie wzrok, no. No patrzeć, dużo patrzeć właśnie w krzaki zielone i ten. No, to tyle naszego filmu, chyba. Chyba, że jeszcze coś tu gramy.